Cześć, siema, z tej strony Golzer, witam was bardzo serdecznie w 33 odcinku Paczkami Pochwały. Już na samym początku chciałbym zaspoilerować, że odcinek obfituje w bardzo duże emocje, więc oglądnijcie cały, bo naprawdę jest warto. A teraz przechodzimy do początkowej paczki. Na początku tego odcinka, no mam na tyle monet, żeby sobie na taką pozwolić, więc już wybieramy. Jest Leo Messi, no i koło trafiamy w paczce ze 7,5 tysiąca. Trafiamy Andre Schürrle, więc idealny traf do tego Illa Ramendi. Poza tym Andre Schürrle jest warty około 18 tysięcy, więc jest to najdroższy piłkarz, jakiego trafiłem. No w paczka mi pochwałę, więc naprawdę jestem zadowolony z tej paczki. Naprawdę dobra paczka, dodatkowo fajne herby. Wziąłem sobie ten Sosho. No i Andre Schürrle oczywiście wzmacnia nasz skład z BPL, który wygląda naprawdę dobrze. Nie wygląda już jako skład z łapanki, tylko skład, który być może ktoś sobie po prostu sam zbudował, bo zawodnicy są, no są całkiem ok. A jak zaraz zobaczycie po dodaniu właśnie Niemca, to będzie to wyglądać już naprawdę całkiem ok. Będziemy mieli, zaraz zresztą zobaczycie ile, nie wiem czemu tutaj wziąłem Flaminiego, będziemy mieli 99 zgrania, no i brakuje tylko i wyłącznie lewego obrońcy oczywiście, co widzicie, no i prawego pomocnika, ale tam Flamini dobrze się spisuje, zabezpiecza tyły głównie, no i ogólnie skład z BPL jest bardzo dobry, ale do pierwszego meczu wychodzimy z składem brazylijskim, no i to jest nasz przeciwnik, skład, bardzo fajna hybryda Galatasaraju z Brazylijczykami bodajże, jeśli dobrze pamiętam. No i przejdziemy do pierwszej akcji, która ma miejsce w minucie 6. Wellington sam na sam uderza, no ale niestety trafia tylko i wyłącznie w poprzeczkę, a dobitkę broni Timo Courtois. Minuta 15, Danilo Diaz bardzo ładnie tutaj kiwnął Mirandę, dośrodkowuje na głowę Wellingtona, znowu zamieszanie, co zrobił bramkarz? Ale niestety nie trafił Joazinho, więc w dalszym ciągu utrzymał się wynik remisowy. Minuta 23, dośrodkowanie Wellington i kolejna poprzeczka w tym spotkaniu. No, ten początek w lidze drugiej na razie obfituje w poprzeczki, co nie jest dobre. Minuta 42, to kolejny rzut rożny, piłkę przed polem karnym przejmuje Michel Macedo. I zobaczmy na to uderzenie, no nasz nowy prawy obrońca strzela przepiękną bramkę w swoim bodajże drugim bądź trzecim meczu dla naszego klubu, no oby tak dalej, naprawdę fantastyczne uderzenie z lewej nogi Brazylijczyka, no i zobaczmy to jeszcze raz, bo naprawdę warto, nie była to daleko odległość, ale ta precyzja zadecydowała o tym, że ta piłka do bramki wpadła. Minuta 66, po raz kolejny Timo Courtois broni strzał, chyba Joazinho tutaj. Minuta 69, pierwsza taka groźniejsza akcja przeciwnika, podanie do Didiera Drogby, no i napastnik z wybrzeża Kości Słoniowej, no nie pomylił się i niestety był wynik remisowy, ale chwilę później, bo niespełna 9 minut, przeciwnik cieszył się z remisu, bo Wellington w 79 minucie wyprowadził nas po raz drugi w tym spotkaniu na prowadzenie i wygraliśmy to spotkanie 2-1. Michel Macedo piłkarzem meczu, naprawdę fantastyczny mecz Brazylijczyka, zdobywamy pierwsze 3 punkty w lidze drugiej, no i bardzo fajne przywitanie. Mam 5000 monet, więc otworzyłem sobie tutaj paczkę, no troszkę może niepotrzebnie, ale tak wiecie, trafiłem przed chwilą Schürrle, to sobie myślę, kurde, może mam farta w tym momencie i trafię znowu kogoś dobrego w tej paczce za 5000. No zobaczymy jak będzie, no niestety nikogo dobrego tutaj nie trafiłem. Nikt się nawet nie przyda, więc słaba paczka. Jeszcze miałem nadzieję, że ten modyfikator tutaj będzie jakiś droższy. Ale niestety no był z lewego obrońcy na CLS, więc naprawdę słabo. I co? Przechodzimy do drugiego spotkania, które gramy już składem oczywiście z BPL, a więc debiut Andre Schürrle i naszym przeciwnikiem skład Niger Power, a więc cały skład z Murzynów, głównie tutaj z Brazylijczyków, jest też Lacina, Traor, Zanży Machaczkała oraz Didier Drogba w ataku. Minuta 6, atakuje przeciwnik, no i zobaczcie co za bilard, głównie tutaj o głowę, o ręce De Gea, no i niestety ta piłka wpadła do bramki. Przegrywałem 1-0, minuta 15, bardzo ładnie tutaj Mulumbu przejmuje piłkę, podaje do Adebayora, Togijczyk tutaj dobrze się przepycha, uderza, no i to było zbyt mocne uderzenie dla bramkarza mojego przeciwnika i było 1-1. Od razu potem, jak widzicie, to Benteke ładnie tutaj przejął piłkę, zszedł jeszcze do środka, no i powinien to wykończyć, ale niestety nie udało się tego uczynić Belgowi. I w dalszym ciągu było 1-1, minuta 21, fantastycznie Adebayor. No i po prostu w takich sytuacjach napastnik
Togo się nie myli, naprawdę fantastycznym zawodnikiem jest Adebayor. No niestety od razu potem przeciwnik zagrał, no widzicie sami jak, jeszcze tutaj słupek, ale dobił Traore, bo jest wysoki i te nogi ma tak długie, że po prostu musiał to dobić, było 2-2. Minuta 41 przed polem karnym, piłkę przejmuje Jussy Ley. No i zobaczmy na to uderzenie, fantastyczna kolejna bramka w tym odcinku, naprawdę ładne bramki w tym odcinku padają i przegrywałem 3-2. Minuta 57, Benteke przed polem karnym, to jest tak mocne uderzenie, że przełamało rękawicę Diego Alvesa. No i był remis, 3-3, naprawdę hokejowy wynik. No ale w Ultimate Team w sumie takie wyniki głównie padają. Minuta 77, Adebayor szaleje, podaje do Holtby'ego, Lewis Holtby uderza fantastyczną rotacją po długim rogu. No i w 78 minucie w końcu wyszliśmy po raz kolejny na prowadzenie, było 4-3. Jeszcze w 90 minucie długa piłka do André Schürrle. Ten tutaj sobie przyjmuje piłkę, chciałem tutaj zrobić jakieś ładniejsze zwody, ale nic mi nie wyszło. Mimo wszystko nikt mi piłki nie odebrał, więc Schürrle wpakował tą piłkę do siatki. I było 5-3, bramka w debiucie, naprawdę również fajnie się to ułożyło. No i wygraliśmy właśnie takim wynikiem. Kolejne 3 punkty w lidze drugiej, naprawdę fajnie to wygląda. Adebayor z zawodnikiem spotkania, no w strzałach tutaj widzicie, że miałem przewagę. Tak jak mówiłem, 6 punktów, no i możemy przechodzić do ostatniego, trzeciego spotkania w tym odcinku, który rozegramy składem brazylijskim, a naszym przeciwnikiem Polak, z tego co pamiętam. Oczywiście, że Polak, Chelsea, Polska. Sorry, ale coś mnie w gardle boli. Skład z Bundesligi, z Royce'em, z Lewandowskim, z Błaszczykowskim. No i cóż, oczekiwałem trudnego meczu, ale to w 14 minucie ja miałem szansę. Niestety Danilo Diaz trafił tylko i wyłącznie w poprzeczkę. W minucie 44 atakuje przeciwnik, Błaszczykowski schodzi do środka, podaje do Royce'a. Ten uderza, ale ratuje na słupek. Jeszcze tutaj przed polem karnym Diego przejmuje piłkę, uderza, ale to uderzenie zostało zablokowane. Minuta 48, więc już druga połowa, Błaszczykowski szaleje. No i zobaczcie na tą bramkę. Mówiłem, ten odcinek jakoś, nie wiem, takie brameczki padały w tym odcinku, że padają w tym odcinku, bo przecież oglądamy go. No i zobaczcie na kolejne uderzenie Błaszczykowskiego. Dwie fantastyczne bramki mojego ulubionego polskiego zawodnika. No ale niestety przegrywałem 2-0 i to mi się nie podobało. Więc w 70 minucie Danilo Diaz tutaj wykonuje proste sztuczki techniczne. Bramkarz tutaj niepotrzebnie fauluje drugiego mojego zawodnika, którym był Wellington. Albo Jonas, nieważne, otrzymujemy rzut karny, do którego podchodzi Wellington. No i czy Wellington pokona Weidenfellera i zmniejszy straty? Dokładnie tak, pokonuje Niemca i jest tylko 2-1 na 20 minut przed końcem. Minuta 88, piłkę przejmuje Jonas, podaje do Wellingtona, ten od razu do Danilo Diasa. No i zobaczcie na to, tutaj wychodzę sam na sam, Alaba mnie fauluje. Jaki przeciwnik? Sędzia nie daje nawet kartki, nawet żółtej. To jest ewidentna czerwień. W dodatku tylko rzut wolny. No i niestety tutaj jeszcze dobra obrona Weidenfellera. W dalszym ciągu przegrywamy. Jeszcze minuta 90. Michel Macedo przejmuje piłkę. Danilo Diaz tutaj szczęśliwie wyrolował kilku przeciwników. Biegnie, dośrodkowuje na nogę Joazinho, a ten bardzo ładny sposób pakuje piłkę do siatki. Kolejna ładna bramka w tym odcinku. Kolejna bramka ładna. To powiedziałem przed chwilą. Nie wiem, co teraz chciałem powiedzieć, ale po prostu tyle się w tym odcinku działo. Dzieje. Czemu ja mówię w czasie przeszłym? Jesus Christ. Wiecie, o co chodzi. Bardzo ładna bramka Joazinho z takiego tutaj półwoleja. No i dała ta bramka nam remis, a więc zremisowaliśmy to spotkanie. 7 punktów po 3 spotkaniach w lidze drugiej. Myślę, że całkiem dobrze to wygląda. Jeśli wam się odcinek podobał, a musiał się podobać, to dajcie łapkę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Goldzor. Pa, pa.